Cześć. Dostałem właśnie nową podkaszarkę akumulatorową Husqvarna 110IL. Pokażę Wam, jak ją zmontować i przygotować do pracy. No cóż, zabieramy się do roboty. Zobaczmy, co tam jest w środku. Osłona urządzenia tmącego i dwie części maszyny. Dolna część z silnikiem i głowicą tnącą. I część górna z zasobnikiem baterii i panelem sterującym. No dobrze. Oczywiście mamy też instrukcję obsługi z instrukcjami obrazkowymi na samym początku, które warto chociaż pobieżnie przejrzeć, żeby wiedzieć, co za czym, jaki element montować po kolei. Montażu wymaga osłona układu tnącego, czyli ten element. Tę osłonę zabezpieczamy dwoma wkrętami. No, torebeczko, otwórz się. Wkręty mają wejście na krzyżak. W załączeniu z maszyną jest klucz kombinowany. Z jednej strony imbus, z drugiej właśnie wkręta krzyżakowe. Jeden wkręt wkręcony, teraz drugi, osłona zamocowana. Z przodu głowicy zamontujemy jeszcze osłonę roślin, tak żeby można było bezpiecznie kosić, dokaszać, a to zobaczymy na pokazie. Dobrze, teraz możemy już złożyć maszynę. Jak widzicie, to się nazywa maszyna z dzielonym wałem. O. Dwie części wału są złożone i maszyna niemal gotowa do użycia. Niemal, bo pozostał jeszcze montaż ostatniego elementu, czyli uchwytu przedniego. Żeby go zamontować, najpierw odkręcamy śrubę. Tu jest strzałka pokazująca miejsce zamocowania. To należy traktować jako wstępne miejsce, bo oczywiście każda osoba wyreguluje sobie kilka centymetrów w dół lub w górę wału, tak, żeby każdej właśnie operatorowi było wygodnie. O. Tak jak powiedziałem, rozstaw tych dwóch uchwytów trzeba dopasować do swojej wygody. Ja go troszeczkę opuszczę. Oczywiście można go lekko przekrzywić w prawo, w lewo, no po prostu tak, żeby było wygodnie pracować całą maszyną. Pozostała nam jeszcze jedna czynność. Włożenie akumulatora do kieszeni. Naciśnięcie przycisku włącznika. Jak pali się zielona dioda, znaczy, że akumulator jest naładowany, przypięty. I cóż? Maszyna gotowa do użycia. Tak jak w każdej wykaszarce, podkaszarce zaopatrzonej w głowicę żyłkową, na osłonie jest tak zwana żyletka.
Ona tu jest transportowo zabezpieczona, żeby kogoś nie zraniła. Natomiast żyłka, kiedy dojdzie czy przekroczy tę odległość między głowicą a żyletką, zostanie obcięta. I właśnie to jest zadanie tego elementu, żeby maszyna pracowała z optymalną, nie za dużą długością wąsów żyłki. Jednocześnie ta maszyna jest zaopatrzona w automatyczną głowicę żyłkową. Co to znaczy automatyczną? To znaczy, że przy każdym włączeniu włącznika, kiedy głowica zaczyna się poruszać, ta żyłka wydłuża się o pewien mały fragment. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić, czy tam ta żyłka ma odpowiednią długość, czy nie, bo ona zawsze będzie długością optymalną. W czasie pracy żyłka po prostu też się zużywa i to ten automatyzm wydłużania pozwoli zawsze pracować żyłką odpowiedniej długości, to znaczy żyłką efektywnie działającą. Jak widzieliście, montaż tej maszyny jest bardzo prosty. W następnym filmie pokażę, jak efektywnie przy jej pomocy docinać trawę w trudno dostępnych miejscach. Cześć!